Ważne są, proszę Państwa, wartości, ważne są, proszę Państwa, tożsamość narodowa jest ważna. Marsze jakieś, o, marsze są bardzo ważne. No to teraz Państwu powiem, bo tam ktoś mnie zapytał w komentarzu o Konfederację, proszę Państwa, która, jak wiemy, o tożsamość naszą walczy. Bez walki Konfederacji to byśmy, proszę Państwa, tu wszystko stracili, byśmy zapomnieli, kim jesteśmy w ogóle. I ich postawy w trakcie wyborów w 2020 roku, wyborów prezydenckich, gdzie w tych wyborach został wybrany w drugiej, co prawda, turze, ale pan Andrzej Duda. Prezydent Andrzej Duda to ten prezydent, proszę Państwa, dzięki któremu mamy te wszystkie ustawy, które wymyśla Mateusz Morawiecki. Dlatego Mateusz Morawiecki tak zabiegał w kampanii wyborczej o to, żeby był Andrzej Duda. Ja Państwu mówiłem, w drugiej turze trzeba głosować na Trzaskowskiego. Fatalna kandydatura, ale trudno. Tak jesteśmy wyedukowani politycznie, że do drugiej tury przyszedł Trzaskowski z PO i Duda z PiSu. I proszę Państwa, wtedy Konfederacja namawiała na to, żeby głosować na Dudę. Ktoś mi zarzucał, to nieprawda jest. Oni mówili, że proszę to rozsądzić we własnym sumieniu. Proszę Państwa, kłamstwo jest. Konfederacja namawiała, żeby głosować na Dudę. A dziś Konfederacja mówi, zła ustawa, zła coś tam. Proszę Państwa, no to dzięki ich prezydentowi mamy taki los, jaki mamy. Proszę Państwa, te wszystkie podatki, te składki zdrowotne, które nam podnieśli, gdzie w ogóle nie ma przełożenia na służbę zdrowia po tak potężnych wpływach, proszę Państwa, to zawdzięczamy Konfederacji. Panie Urbaniak z Konfederacji, ja mam do Pana takie pytanie. Niech mi Pan odpowie na to pytanie. Kto przed wyborami prezydenckimi, przed drugą turą, namawiał działaczy Konfederacji, żeby głosować na Trzaskowskiego, bo, proszę Państwa, skupcie się na tym, co powiem, to jest bardzo ważne, to jest kluczowe, bo gdy Trzaskowski zacznie wetować ustawy sejmowe, czyli pisowskie, to wytworzy się bitwa między PO a PiS i wtedy my, Konfederacja, zostaniemy zmarginalizowani przy tej wojnie PO i PiS. Jakby Trzaskowski wetował te ustawy, na które dziś niby psioczą Konfederaci. Proszę Państwa, to są te wielkie idee, które kierowały Konfederatami, że jak Trzaskowski będzie wetował ustawę. Panie Urbaniak, niech mi Pan jeszcze odpowie na to pytanie, kto mówił, argumentując do działaczy Konfederacji, że weto prezydenckie będzie trudne do obalenia, bo będzie potrzeba 304 czy 307 posłów. Czyli proszę Państwa, gdyby był Trzaskowski, który, jak wiecie Państwo, w ogóle nie powinien istnieć w polskiej polityce, ale nieważne, musiałby to wetować, to proszę Państwa, to niemal żadna ustawa by nie przeszła. A dziś mamy problem z tymi ustawami. Właśnie dziś mamy z tym problem. Że na podstawie tego prawa, które forsuje Morawiecki, bo to są najczęściej rządowe projekty ustaw, my cierpimy, my, proszę Państwa, bankrutujemy. I inne z tym związane problemy, łącznie z tym, proszę Państwa, że wzrósł poważnie odsetek samobójstw wśród młodych Polaków. Panie Urbaniak, niech mi Pan odpowie, czy to są te wielkie idee. Nie głosujemy na Trzaskowskiego, bo przy burzy PO i PiSu oni urosną, a my zostaniemy zmarginalizowani. To są te Wasze idee i to dbanie o nas, Polaków? Panie Urbaniak, jeszcze mi Pan odpowie na jedno. Kto powiedział swoim działaczom, ażeby nieśli dalej oczywiście, po to było mówione, że
nie możemy głosować na Trzaskowskiego, bo jak Trzaskowski wejdzie do Pałacu Prezydenckiego, to wymiecie wszystkich przydupasów prezydenta Dudy. W związku z tym te przydupasy będą musiały być polokowane po różnych spółkach i instytucjach, a to może spowodować, że pracę stracą nasi ludzie z Konfederacji. Panie Urbaniak, kto to powiedział? Kto tak argumentował? To są te wielkie idee, tak? To jest ta troska o Polskę i Polaków. Bo mogą zostać pozwalniani nasi ludzie jak odpady z Pałacu Prezydenckiego po Dudzie zostaną porozpuszczani po różnych instytucjach, jako żeby przetrwali ten trudny czas. To są te wielkie idee. To są te wielkie idee, które podobno wam przyświecają. Proszę Państwa, jeżeli ktoś nie rozumie, czym jest Konfederacja, to niech się zamknie po prostu. Jak nie rozumie polityki, to niech milczy. Tam nie ma głupich. Tam jest kalkulacja i wyrachowanie. Tak samo jak, proszę Państwa, numer z biogazowniami. To nie jest przypadek, że najpierw finansujemy rozwój biogazowni, potem Total to kupuje i już czeka ustawa, proszę Państwa, o wsparciu dla biogazowni, czyli dla obcej firmy. To nie jest wszystko przypadek. Tu głupich nie ma. To samo jest z tymi generałami, z tym AWS-em, z tymi partyjkami, z tym SLD i tak dalej. To wszystko jest jedna klika. Tam krukowi oka nie wykole. A my jak kulisi w Indiach zapieprzamy za miskę ryżu. Ale co tam, oni się pokłócą, proszę Państwa, oni się pobiją. Jeszcze na razie sondaże nie zmuszają ich do tej komedii, bo taką komedię odwalą. Będą się na sali plenarnej mikrofonami rzucać nawet, jak w Indiach.